Cześć, Mateusz Benedyk, Instytut Misesa. Zapraszam do obejrzenia naszego kolejnego odcinka poświęconego książkom, które wydał Instytut. I jak zawsze jest ze mną doktor habilitowany Krzysztof Turowski ze swoją potężną biblioteczką za plecami. Witaj, Krzyśku. Cześć, nie taka potężna. No, większa od mojej. Takich ładnych regałów nie mam. Muszę się przyznać bądź poskarżyć. I dzisiaj mamy odcinek sponsorowany przez rząd Republiki Federalnej Niemiec, mianowicie książki dwóch niemieckich autorów, Filipa Bagusa i Jorga Guido Kulsmana. O dziwo dwóch żyjących autorów, jest to jakaś chyba, myślę, rzadkość, jeśli chodzi o nasze książki. Raczej te klasyki wydajemy częściej osób, które już niestety z tego świata zeszły, a tutaj dwóch ekonomistów relatywnie, powiedzmy, młodych, jeszcze pewnie co nieco zdążą osiągnąć i swój wkład do teorii ekonomii wnieść. I te książki, które pobieżnie Państwu zaprezentowałem, dotyczą kwestii pieniężnych, bo właśnie o wprowadzeniu do pieniądza chcemy dzisiaj porozmawiać. Tych książek o pieniądzu Instytut wydał za dużo, żeby je omówić w jednym filmiku, więc właśnie takie proste książki o pieniądzu chcemy dzisiaj omówić i te dwie wybraliśmy. Są to Tragedia euro Filipa Bagusa, Etyka produkcji pieniądza Jorga Guido Kulsmana. Wydaje mi się, że lepiej od tej drugiej zacząć, bo jest bardziej ogólna i nie dotyczy bardziej konkretnego tematu. Więc gdybyś miał powiedzieć w skrócie, co czytelnik znajdzie w Etyce produkcji pieniądza Jorga Guido Kulsmana. To ja tylko jeszcze dorzucę, zanim się odnoszę do samej książki, że łatwo poznać, bo tu Instytut ma dobrze przygotowane serie. Jeżeli jest to seria niebieska, to jest to seria raczej klasyków, a seria biała to są właśnie nowsze pozycje i sugerują, że raczej autor jest aktywny, współczesny, jeszcze działa. I jest to pozycja sprzed kilkunastu lat. Tak, obie książki są stosunkowo niedawno wydanymi pozycjami. Tak, to już są ostatnie 20-30 lat, więc cała seria ma. Więc jeżeli chodzi o pracę Jorga Guido Kulsmana, to jest to praca, którą w zasadzie można nazwać pracą na styku ekonomii i jakichś takich rozważań kulturowych. Zresztą czy moralnych, kulturowych, bo to jest zgodnie z tytułem. Kulsman zajmuje się kwestiami pieniężnymi, ale również zajmuje się kulturowym wpływem tego, jak funkcjonuje instytucja pieniądza i jakie konsekwencje mają w kulturze różne reżimy monetarne. Więc wychodząc od tego, co każdemu czytelnikowi szkoły austriackiej jest bliskie, czyli od klasycznej typologii pieniądza, znanej już od teorii pieniądza i kredytu Ludwiga von Misesa. Kulsman zarysowuje po kolei właśnie, jakie mamy sytuacje, czy jakie mamy możliwe reżimy pieniężne od systemu produkcji pieniądza rynkowego, czyli jak to określa, naturalnego, i jakie właściwie funkcje spełnia pieniądz, że też istnieje bardzo ważna funkcja certyfikacyjna, która może być spełniana przez podmioty rynkowe, i pieniądz, jako już co jest dobrze znane z teorii ekonomii, pełni funkcję przede wszystkim środka wymiany, ale również służy do przenoszenia wartości w czasie i do rozliczenia zobowiązań dłużnych. No i patrząc na to, co jest chyba najważniejszą konsekwencją kulturową pieniądza, Kulsman przygląda się kwestii zmian poziomu cen w różnych systemach monetarnych, w szczególności kwestii inflacji. I zauważa, że w systemie pieniądza rynkowego, czy produkcji, prywatnej produkcji pieniądza, nie mamy do czynienia z systematyczną inflacją, natomiast w systemie pieniądza pustego, dekretowego, państwowego, jak najbardziej istnieje pokusa, żeby państwa, korzystając z tego, że pojawienie się dodatkowych jednostek pieniężnych jest praktycznie bezkosztowe, żeby istniała systematyczna produkcja pieniądza pustego i wprowadzanie go na rynek, w związku z czym poziom cen ma tendencję do systematycznego wzrostu. No i Kulsman wyciąga z tego wnioski dotyczące tego, że wytwarza się tak zwana kultura inflacji. Że jeżeli istnieje podmiot, w tym przypadku państwo, które ma zadekretowany taki przywilej emisji pieniądza,
I może wykorzystywać również z uwagi na to, że obowiązują prawa o legalnym środku płatniczym, no to jest nie tylko zmienia same możliwości wydatkowania pieniędzy przez państwo, ale również wpływa na to, w jaki sposób ludzie oszczędzają. Jak ludzie patrzą w systemie inflacyjnym, jeżeli ktoś zgromadzi jakiś zasób pieniądza, na przykład na saldzie gotówkowym, no to w otoczeniu inflacyjnym realna wartość tego zasobu pieniądza stale traci na wartości i trzeba się w jakiś sposób zabezpieczać. Istnieje tendencja do finansjalizacji systemu właśnie instytucjonalnego, do tego, żeby system finansowy, który oczywiście spełnia jakąś pożyteczną funkcję, rozrastał się nadmiernie względem tego, jaką miałby wielkość, gdyby obowiązywały relacje rynkowe. I właśnie takie rozważania na różnych polach kulturowych, instytucjonalnych przeprowadza w całej tej, w sumie niedługiej, bo ta książka ma niewiele ponad 200 stron, Jörgi de Hulsman. Tak, znaczy można by powiedzieć, że książka składa się z trzech części. Jakby pierwsza część przedstawia krótko jakby teorię, klasyfikację pieniądza i zawiera taki ciekawy rozdział dotyczący utylitarnych prób uzasadnienia w ogóle prowadzenia polityki pieniężnej czy ingerencji państwa w sferę pieniądza. Druga część, najdłuższa chyba, jest poświęcona właśnie różnym rodzajom interwencji w sferę pieniężną, które skutkują generalnie coraz bardziej inflacyjnymi strukturami. A trzecia część stanowi taką zapis historii przekształceń międzynarodowych systemów pieniężnych od klasycznego standardu złota do czasów współczesnych. I wszystkie się, wydaje mi się, dobrze uzupełniają. Tak, mamy jakby opis instytucjonalny, mamy opis historyczny i wszędzie tam są jeszcze dorzucone właśnie rozważania etyczne. Tutaj jakby Hulsman odwołuje się najczęściej do średniowiecznych pisarzy, do biskupa Mikołaja z Oresme i jego rozważań dotyczących psucia monety i pokazuje jakby na ile trafne te jego rozważania są do czasów aktualnych, jakby no, na ile potępić należy te działania rządu, które sprawiają, że na przykład w Polsce w ostatnich 2 latach mieliśmy kilkunastoprocentową inflację. Także nie jest to tylko jakby problem gospodarczy, ale zmienia w ogóle strukturę społeczną, zmienia nawyki, zwyczaje w sposób generalnie dla społeczeństwa długoterminowo niekorzystny i z tych powodów właśnie należy takie systemy inflacyjne jednoznacznie negatywnie ocenić zarówno ekonomicznie, jak i etycznie. I taki właśnie mieszany charakter ma ta książka. Wyraźnie w pewnej tezie etycznej się opowiada i próbuje ją uzasadnić argumentami ekonomicznymi, a przy okazji właśnie przedstawia w sposób dość przystępny teorię pieniądza i historię pieniądza, więc jeśli chodzi o takie wprowadzenie do historii pieniądza, to jest to naprawdę bardzo dobra rzecz. Poniekąd porównywalna z Rothbardem i co rząd zrobił z naszym pieniądzem, ale tutaj powiedzmy, że trochę nowsze rozważania o tym, co się działo od systemu z Bretton Woods też się znajdują, co jest myślę cenne dla czytelnika, bo u Rothbarda na tym Bretton Woods się zatrzymujemy i niewiele wiemy, niewiele mamy opisu sytuacji, z którą mamy do czynienia dzisiaj. Tak, ja tutaj bym tylko jeszcze dodał, że nawet jego rozważania sięgają już powstania euro i ogólnie nawet też wybiega w przyszłość ewentualnych perspektyw czy hipotez, co by było, gdyby rzeczywiście postulat ewentualnego światowego pieniądza papierowego zaistniał i czy jakby był poważnie rozważany. Jakie to mogłoby mieć konsekwencje? No i też w zasadzie odnosi te podstawowe zasady dotyczące austriackiej teorii pieniądza, potrafi zastosować, no i też bardzo dobrze potrafi wyważyć właśnie między tymi kwestiami etycznymi, między kwestiami kulturowymi, bo tu też nie trzeba koniecznie zaczynać od oceny, tylko przedstawić zjawiska, że wytwarza się kultura długu. No i nawet jeżeli ktoś już niezależnie od naszego stosunku do kultury długu, to też to on wskazuje i każdy może sobie prześledzić, no i dojść do wniosku samodzielnie na własną rękę, że rzeczywiście te skutki, które on wylicza, nawet jeżeli byśmy nie potępiali czy samego zadłużania się tak
też kredyt ma pewną użyteczną funkcję w gospodarce, no to jednak ten system instytucjonalny, który właśnie wytwarza kulturę długu, to raczej tu można się bezproblemowo zgodzić z Hulsmanem, nawet nie będąc tak jak on prawnonaturalistą, czy nie odnosząc się bezpośrednio do myśli właśnie tradycyjnej i scholastycznej, że tutaj rzeczywiście tkwi jakiś poważny problem kulturowy. A jak byś ocenił tę książkę, jeśli chodzi o poziom jej trudności, bo zawsze też na takie pytanie próbujemy sobie odpowiedzieć. Znaczy, wydaje mi się, że jest to książka, którą się bardzo dobrze czyta, bo Hulsman rzeczywiście dysponuje bardzo dobrym piórem. I też jest to książka, która zawiera na początku to, co jest najistotniejsze z teorii austriackiej, z tej typologii pieniądza przede wszystkim i z rozważań dotyczących właśnie inflacji, podaży pieniądza, czy rozważań dotyczących tego, w jaki sposób nowy pieniądz wkracza do gospodarki. Więc jest to książka może nie dla zupełnie początkujących, ale dla średnio zaawansowanych bez najmniejszego problemu. Jest to książka, która nie wymaga jakichś wielkich podstaw teoretycznych. Tak, żeby być ogólnie zaznajomionym ze szkołą austriacką. Ja tak w jednym z kolejnych filmów chcę omówić bardziej powiedzmy zaawansowane prace dotyczące pieniądza czy makroekonomii. Wydaje mi się, że Hulsman może być dobrym wprowadzeniem do tej tematyki. Jak już się przeczytało ekonomię w jednej lekcji, czy niepoprawnie polityczny przewodnik po kapitalizmie, to spokojnie można sięgnąć po Hulsmana i potraktować to częściowo jako przygotowanie właśnie do, nie wiem, przeczytania pieniądza kredytu bankowego i cyklów koniunkturalnych Jesusa Huerty de Soto przykładowo. Ale też wydaje mi się, że Hulsman pisze jasno, jeśli wprowadza jakieś terminy, to je wyjaśnia, więc nie powinno tutaj być problemów ze zrozumieniem, a cała książka ma raczej charakter eseistyczny, nie jest napisana takim naukowym żargonem, oprzypisowana na pół strony i tak dalej. Raczej ma to być dzieło z założenia popularne i wydaje mi się, że takie właśnie jest. Tak, no ja mogę się tylko zgodzić i zachęcić, po prostu rzeczywiście jest dobrze napisana książka i taka też może też ze względu na właśnie taki eseistyczny charakter, a z drugiej strony na to, że porusza jednak kwestie kulturowe, które są tak, mogą być potocznie znane, to też nie kładzie bardzo dużego nacisku na ten techniczny, jakiś drobiazgową analizę ekonomiczną. Aczkolwiek pod tym względem jest rygorystyczna, tak? Tutaj od strony ekonomicznej nie można nic w tej książce zarzucić. Tak, i dodam tylko w ramach ciekawostek, że jest to jedyna książka w naszym wydawnictwie, jeśli mam nie myli, którą przetłumaczył Paweł Kot, redaktor naczelny Mises.pl od wielu lat, więc tutaj taka ciekawostka, że tak powiem, wewnątrz zespołowa, a redaktorami tej książki byłem między innymi ja i moja obecna żona Ania Grun, więc też jakieś takie osobiste związki mam z tą książką i tym bardziej polecam jej lekturę. No i mogę przyznać jak zwykle, że w przypadku tłumaczeń Instytutu Misesa jest bez zarzutu redakcja też i wydanie. To w zasadzie do wszystkich książek Instytutu się tyczy, że jest bardzo ładne i jeżeli ktoś nie ma zamiaru czytać, to równie dobrze wygląda na półce. Druga książka dotycząca pieniądza, o której chcemy dzisiaj powiedzieć, to książka kolejnego niemieckiego ekonomisty, jeszcze młodszego niż Jörg Guido Hulsman, bo jak to mi okładka podpowiada, urodzonego w roku 1980, Filipa Bagusa, Tragedia euro. I książka powstała w 2010 roku, jakby u progu kryzysu zadłużenia w strefie euro. No i wyjątkowo dobrze wstrzeliła się, jeśli chodzi o czas i zapotrzebowanie na tego typu książkę. Co byś ogólnie o niej powiedział? Znaczy, to jest książka, która jest bardzo ciekawa z paru względów. Po pierwsze, tak jak już wspominałeś, jest to analiza jednego konkretnego kasusu, w tym przypadku wprowadzenia euro czy unii monetarnej i właśnie wprowadzenia wspólnej waluty dla strefy euro. I też jest to książka do pewnego stopnia rewizjonistyczna, że ona podważa taką dość popularną, wydaje mi się, również w Polsce opinię, że za wszystkim, co dzieje się w Unii Europejskiej, czy za takimi projektami, stoją Niemcy. Znaczy, tutaj jest wyraźnie pokazane i
Względnie, jak na bank centralny, chociaż Austriacy generalnie fanami banków centralnych nie są, jest pokazywane, że istnieją lepsze i gorsze banki centralne. I w tym przypadku akurat Bundesbank to był ten bank, który z powodów historycznych i z tych, że Niemcy mieli doświadczenia bardzo poważnych inflacji, no to jednak był tym bankiem, który był bardziej ostrożny. Natomiast tutaj rolę tych zwolenników powstania strefy euro i właśnie pozbycia się marki niemieckiej odgrywają z jednej strony władze polityczne krajów, ale jeżeli chodzi o władze monetarne, to tutaj wskazuje głównie na Francję i inne kraje. Natomiast Niemcy, czy niemieckie władze monetarne, to były te kraje, które to były te władze, które były przeciwko, tak, bo obawiały się, że to wprowadzi nadmierną emisję pieniądza, czy będzie istniała systematyczna tendencja do tego, żeby prowadzić politykę bardziej inflacyjną, niż prowadziłby ją Bundesbank. Tak, jakby mówicie, że Niemcy po doświadczeniach najpierw z hiperinflacją w okresie międzywojennym, a później jakby z reformą monetarną, która wiązała się z konfiskatą oszczędności tuż po II wojnie światowej, jakby byli bardzo przeczuleni na punkcie inflacji i w wyniku czego jakby stworzyli relatywnie konserwatywny bank centralny, Bundesbank, który jakby był umocowany politycznie i kulturowo do tego, żeby nie dopuszczać do inflacji, nawet jeśli wydawałoby się, że będzie to miało jakieś krótkoterminowe pozytywne korzyści gospodarcze, że jednak długoterminowa stabilność waluty jest generalnie ważniejsza dla gospodarki niż jakieś krótkoterminowe zyski z dewaluacji swojej waluty. No i wydaje się, że generalnie był to kierunek słuszny, tak? Bo uważa się często, że nie wiem, że silna waluta to na przykład kiepski eksport, a mając jedną z najsilniejszych walut na świecie, Niemcy stały się tę zachodnie eksportową potęgą. Co jakby no jednym z przykładów, które trudno zwolennikom takiego pobudzania eksportu osłabianiem waluty wytłumaczyć. No i Bagus pokazuje, jak właśnie próbowano niejako przekonać Niemców, że da się odwzorować ten system niemiecki na poziomie Europejskiego Banku Centralnego i że to będzie taki równie konserwatywny i dobry bank jak Bundesbank i że to jak najbardziej się nie udało z powodu tego, że w strefie euro powstaje coś w rodzaju tragedii wspólnego pastwiska, czyli że jakby nie spoilując tego, co jest w książce, państwa mogą przerzucać koszty zadłużania się publicznego na innych uczestników strefy euro, jako że obligacje skarbowe wszystkich państw strefy euro służą w operacjach Europejskiego Banku Centralnego jako zabezpieczenie tak samo dobre, to kreacja pieniądza tak w ramach takiej pośredniej monetyzacji przyjmowania obligacji skarbowych w operacjach Banku Centralnego prowadzi do osłabienia siły nabywczej euro we wszystkich krajach, a nie tylko w tym, który się nadmiernie zadłuża, przez co powstaje tendencja do nadmiernego zadłużania się, co w roku 2010 jak najbardziej, że tak powiem, trafiło w punkt i było analizą słuszną. I wydaje mi się, że te kolejne 14 lat, które minęły od powstania tej książki, pokazuje to słabość tego projektu euro i to, że nie udało się do tej pory zapanować nad długiem publicznym państw strefy euro. I chociaż jakby kolejne pakty fiskalne, czy jak to się nazywa, są wprowadzane, to one generalnie nie działają. Znaczy tutaj też warto zwrócić uwagę, że podsumowując sytuację, bo tutaj wprost Bagus również odnosi się do w dużej mierze do przypadku greckiego, czy szerzej do tych krajów PIGS, to on wskazuje na kilka możliwych wyjść z kryzysu i tak jak wspomniałeś, pisał to w roku 2010 i on też wskazywał, że bardzo dokładnie na przykład rozróżniał między czymś, co się utarło, że jest tak zwaną polityką austerity, czyli bilansowania budżetu, ale wskazywał, że bilansowanie przez podnoszenie podatków, a nie deregulację i cięcie wydatków, nie będzie skutecznym wyjściem z kryzysu, bo będzie zabijało wzrost gospodarczy. Tak? Więc on tutaj dokonuje też, proponując sposoby wyjścia z tej sytuacji, czy pokazując, jakie są możliwe kierunki,
działań, chociażby po stronie fiskalnej poszczególnych krajów, no też proponuje bardzo konkretne rozwiązania i wskazuje, gdzie są ślepe uliczki i właściwie co można ewentualnie robić. Przy czym, no właśnie, tak jak mówiliśmy, grzechem założycielskim jest samoistnienie unii walutowej, które w tej sytuacji po prostu stanowi dla władz politycznych bodziec do tego, żeby wykorzystywać to dostęp do pieniądza właśnie poprzez monetyzację długów szybciej niż inni po prostu. Tak się, że 2 lata temu ostatni raz Filipa Pagusa widziałem i namawiałem go do tego, żeby napisał kolejną część a propos tych kolejnych zmian instytucjonalnych, które się w strefie euro zadziały, ale nie był przekonany, twierdził, że jakby to, co jest w tej książce, jest dalej aktualne. A jakby no, wydaje mi się, że jakby postawiono kilka kroków w stronę tak zwanej unii transferowej, czyli tego, że zmierzamy do tego, że jednak dług publiczny poszczególnych państw strefy euro będzie niejako gwarantowany przez pozostałe państwa strefy euro, tak powstał jakiś Europejski Fundusz Stabilności Finansowej, zaczęły być obligacje emitowane przez Unię Europejską jako całość, co wydawało się, że generalnie nie bardzo jest zgodne z traktatami wprowadzającymi Unię Europejską, ale stwierdzono, że jednak wszystko jest w porządku i jakby te instytucjonalne hamulce, które miały przed tym bronić, okazały się generalnie nieistniejące, tylko istniały wyobraźni co niektórych. Więc jakby wydaje mi się, że obecnie sytuacja jest gorsza niż to miało miejsce w roku 2010. I jakby argumentów przeciwko euro jest nawet więcej niż te, które Bagus przedstawił, co oczywiście nie sprawia, że wspólna waluta nie ma żadnych korzyści, tak? No bo generalnie gdyby zamiast strefy euro wprowadzić europejski standard złota bez banku centralnego, to byłoby to oczywiście wspaniałe rozwiązanie. Tak? Uważam, że Polska powinna do takiego przystąpić. Natomiast no, stworzono bank centralny, a banki centralne to do siebie mają, że mogą dużo napsuć i z czasem okazało się, że ten EBC jak najbardziej potrafi dużo napsuć, pomimo tak zwanej niezależności, pomimo obudowania instytucjonalnego podobnego do Bundesbanku. Tak, znaczy jeszcze wspomniałeś na początku, że akurat ten odcinek, na ten odcinek składają się książki autorów niemieckich, no ale też to jest ciekawe, że żaden z autorów nie pracuje w Niemczech. Hulsmann pracuje we Francji, a Bagus w Hiszpanii. No i właśnie profesor Bagusa, czyli jego promotor jego pracy doktorskiej, wspomniany już w jednym z poprzednich odcinków Jesus Huerta de Soto, był z kolei autorem artykułu, który omawiał te pozytywne strony unii monetarnej. I do pewnego stopnia są komplementarne, przy czym wydaje się, że Huerta de Soto nie dostrzega albo ceni jako, czy ocenia jako mniej groźne te zagrożenia, na które wskazuje Bagus, a które rzeczywiście są poważne, no bo Bagus to pisał na świeżo i to jest tak, że przez paręnaście lat, tak jak wspomniałeś, to nie można powiedzieć, żeby sytuacja jakoś zmieniła się na plus, a nawet można obserwować pod pewnymi względami tendencje, które jeszcze zwiastują właśnie jakieś przejawy, nie wiem, unii fiskalnej, czy zaciągania wspólnego długu. Więc sprawa jest właśnie raczej idzie w kierunku konsolidacji tego systemu. No i to z kolei też może doprowadzić do różnych utarciek i do wzajemnych pretensji dotyczących tego, że jedne państwa będą przekonane, że w jakiś sposób subsydiują drugie. I ostatecznie, pewnie w ostatecznym rozrachunku może się skończyć tym, że po prostu każdy będzie przekonany, że żyje na koszt drugiego, jak wspominał już wybitny protoaustriacki autor francuski z kolei, czyli Frédéric Bastiat. Że będzie taka wielka fikcja, w której każdy będzie przekonany, że żyje na koszt drugiego. To jeszcze tradycyjnie powiedzmy sobie, jaki jest poziom trudności tej książki. Książka jest bardziej zaawansowana, bo tutaj już jednak trzeba mieć... Z jednej strony Bagus stara się omawiać wszystko tak w miarę, żeby było zawarte, no ale jednak to jest już książka o tyle bardziej techniczna, że już daje pewien wgląd w wewnętrzne funkcjonowanie
Banku Europejskiego Banku Centralnego i zależności instytucjonalnych. I to już jest trochę bardziej złożona sprawa. Przy czym dobre jest to, że tutaj kontekst historyczny z kolei jest nie tak dawny i pewnie duża część czytelników czy to może kojarzyć, czy po prostu mogła czytać coś wcześniej, co traktowało o tych wydarzeniach też sprzed kilkunastu lat, czy sprzed kilkudziesięciu, kilkunastu lat. Więc to jest historia, która jest dalej aktualna w tym sensie, jest niedawną historią i to jest niewątpliwie plus, który ułatwia zrozumienie tej książki. Myślę, że nie wiem, za 50-100 lat może by było trudniej pod tym względem czytać tę książkę. Natomiast jest bardziej techniczna niż książka Hulsmana i to już bym powiedział, że to jest średnio zaawansowany plus. Tak bym delikatnie powiedział. Ja bym powiedział trochę inaczej, że pierwsza połowa książki, ta dotycząca historii, jest generalnie łatwa i przystępna i można po prostu otworzyć ją, przeczytać. Natomiast tak, druga połowa książki zawiera trochę opisów, jakby na czym dokładnie polegają transakcje między Europejskim Bankiem Centralnym a bankami komercyjnymi, czy w jaki sposób ta tragedia euro, czyli ta tragedia wspólnego pastwiska w strefie euro miałaby funkcjonować i tam są rozważania nieco trudniejsze. Natomiast jakby ktokolwiek mający do czynienia z jakąś taką prostą księgowością powinien sobie z tym poradzić, jeśli wcześniej z takimi zapisami księgowymi nie mieliśmy do czynienia, to może być z tym nieco gorzej, ale generalnie też jako pewne pierwsze spotkanie z takim systemem zapisów nie jest to chyba najbardziej wymagające. Wydaje mi się, że przy pewnej dozie samozaparcia intelektualnego jest do przebrnięcia. Więc dalej powiedziałbym, że z tych książek o pieniądzu, które Instytut wydał, ona byłaby chyba jednak bliżej tego łatwego końca, chociaż jest trudniejsza niż etyka produkcji pieniądza. To prawda. Znaczy, jeżeli mówimy o najtrudniejszych książkach, to przypuszczam, że takie prace z wydanych przez Instytut Misesa stricte teoretyczne plasowałyby się na poziomie najtrudniejszym. Natomiast jeżeli chodzi o książki właśnie stosowane, no to tutaj wydaje mi się, że jest to trudniejsza właśnie książka niż Etyka produkcji pieniądza, czy chociażby ten zbiór felietonów Maria Rothbarda. Wydaje mi się, że może być ciut bardziej skomplikowana ze względu na to, że jednak system finansowy jest bardziej skomplikowany niż Wielki Kryzys w Ameryce. Ale jeżeli ktoś przeczytał Wielki Kryzys w Ameryce i jest zadowolony, to myślę, że spokojnie może sięgnąć po tę książkę. Zresztą wydaje mi się, że ta książka wpisuje się ogólnie w taki właśnie rothbardowski nurt historii bankowości centralnej, historii pieniądza, historii rynków finansowych, bo tutaj w tym przypadku mamy do czynienia z historią, która jest bardzo mocno zanurzona politycznie. Tak, tutaj nie mamy do czynienia z procesami czysto ekonomicznymi, ale również istnieją ważne interakcje na styku gospodarki i polityki, które odgrywają decydującą rolę. No i w przypadku bankowości centralnej, instytucji stricte politycznej, no też trudno się dziwić, żeby dało się inaczej opowiedzieć tę historię. Tak, chociaż nie jestem pewien, czy Morganowi i Rockefellerowie się tutaj pojawiają, jak to byłoby na pewno u Rothbarda. No i powiedzmy do takiej może analizy przenikania się elit biznesowo-politycznych tutaj pewnie nie ma. Natomiast jakby cały ten, ta historia tego, jak to nie Francuzi, Włosi i inni zrobili zamach na biedny Bundesbank, jest ciekawą wizją, wartą poznania się. Myślę, że sporo tam racji się w tym znajduje. I dlatego też jakby, jak Filipowi mówiłem, że to on powinien napisać kolejną część, właśnie, że nikt inny nie będzie tak właśnie narzekał na te zmiany w strefie euro, jak właśnie Niemiec tęskniący za utraconym rajem relatywnie wolnej niemieckiej gospodarki, nie wiem, czasów Erharda czy temu podobnych. No tak, tutaj też trzeba zwrócić uwagę na to, że no jednak te wszystkie plany w dużej mierze właśnie jest interakcja, taka dynamika między krajami, że Francuzi, ale też nie jest taka prosta opozycja, źli Francuzi, dobrzy Niemcy, bo politycy niemieccy jednoznacznie są pokazani jako ci, którzy dla wpływów politycznych stwierdzili, że są gotowi poświęcić niezależność banku centralnego. Znaczy ich też trochę uwierała ta kotwica w postaci niezależnego banku centralnego, który był bardzo zachowawczy, bardzo właśnie ostrożny i pilnujący tego poziomu cen.
To myślę, że temat tych dwóch generalnie krótkich książeczek to są naprawdę pozycje na, nie wiem, 2-3 wieczory. Czyta się je, myślę, całkiem dobrze i potoczyście. Chyba ten temat tych książeczek wyczerpaliśmy. Pamiętajcie oczywiście, żeby subskrybować nasz kanał na YouTubie i że w opisie naszego filmu znajdziecie kod rabatowy na 10% na zakupy w naszym sklepie jakichkolwiek książek czy innych produktów. Obie książki są oczywiście dostępne w naszym sklepie. Zachęcamy do ich zakupu bądź do sprezentowania ich osobom, które chciałyby się tematyką pieniężną nieco lepiej, w tematyce pieniężnej nieco lepiej orientować. To są jak najbardziej dobre pozycje do tego, żeby ktoś swoją przygodę z teorią i historią pieniądza zaczął. Dziękuję Ci, Krzyśku, za rozmowę. Ja dziękuję i widzimy się w następnym odcinku, w którym jeszcze nie będziemy zdradzać, co będziemy omawiać. Tak jest. Do zobaczenia. Do zobaczenia.